Myślę, że w Polsce i w Stanach azjatyckie jedzenie jest bardzo popularne, ale też zauważyłem różne różnice między azjatyckim jedzeniem w Stanach i w Polsce. Na przykład w Stanach chińskie jedzenie jest bardziej popularne niż w Polsce i w Polsce chyba wietnamskie jedzenie jest bardziej popularne niż w Stanach. To w dzisiejszym odcinku troszeczkę porozmawiam o tym, które kuchnie są bardziej popularne w Stanach i w Polsce i dodatkowo chcę Wam przeczytać nazwy różnych restauracji w Polsce i w Stanach, bo też jest bardzo ciekawe, że nazwy tych restauracji trochę się różnią i uważam, że nazwy tych restauracji w Polsce bardzo często są bardzo śmieszne. To zacznę od tego, że myślę, że w Stanach jest dużo więcej Chińczyków niż w Polsce. I mimo to, że mi się wydaje, że bardzo często Polacy mówią na restaurację azjatycką Chińczyk, czy się mylę, czy tak naprawdę mówicie? Tak słyszałem, że ludzie mówią, o, idę do Chińczyka albo idę na Chińczyka. Nie jestem pewny, jak to mówicie, ale napisz w komentarzach. Ale mimo to, że ludzie mówią Chińczyk, to nie znaczy, że ta restauracja w Polsce jest chińska albo że ci właściciele tej restauracji są Chińczykami. Z tego co rozumiem, to największa grupa Azjatów w Polsce to są Wietnamczycy. I w Europie Polska to jest trzecim krajem, który ma najwięcej Wietnamczyków. Numer 1 i 2 to Niemcy i Czechy. I może już wiesz, że powód, czemu jest tak dużo Wietnamczyków w Polsce, w Niemczech i w Czechach, jest przez to, że te kraje dawniej były komunistyczne i Wietnam był i chyba nadal jest komunistyczny. To w dawniejszych czasach było bardzo łatwo, albo przynajmniej dosyć łatwo, żeby Wietnamczycy przylecieli do tych komunistycznych krajów. I myślę, że w każdym dużym mieście w Polsce znajdziesz mnóstwo restauracji wietnamskich. I myślę, że bardzo często jak pójdziesz do restauracji azjatyckiej albo taki bar orientalny, to tam ci właściciele też są Wietnamczycy albo Polacy, bo zauważyłem, że w Polsce dawniej, jak ci Wietnamczycy mieli takie bary orientalne, to tworzyli takie azjatyckie jedzenie dla Polaków. I to ma sens, bo to jest biznes. I do dzisiaj bardzo często w tych barach orientalnych albo w takich wietnamskich restauracjach, gdzie właściciele są Wietnamczycy, to prawie zawsze ci dają surówkę razem z tym azjatyckim jedzeniem. I to jest bardzo polskie. Ja nie narzekam oczywiście, bo ja uwielbiam surówki, ale widać, że oni naprawdę się dostosowali do Polaków. Ale ostatnio, przez ostatnie kilka lat, zauważyłem, że jest dużo więcej azjatyckich restauracji, które chyba mają właściciele, którzy są Polakami. I czasami te azjatyckie restauracje, które są prowadzone przez Polaków, to są bardziej autentyczne niż te azjatyckie restauracje, które są prowadzone przez Wietnamczyków, przez to, że Wietnamczycy ci sprzedają jedzenie dla Polaków, a ci Polacy tworzą bardziej autentyczne jedzenie, to jest bardzo dziwne. Przynajmniej tak było we Wrocławiu, jak tam mieszkałem, ale jak się przeprowadziłem do Warszawy, to tam było inaczej, że widziałem, że te wietnamskie restauracje, które są prowadzone przez Wietnamczyków, to oni mają prawdziwe, autentyczne wietnamskie jedzenie. I myślę, że ogólnie azjatyckie jedzenie się stało bardzo popularne w Polsce przez ostatnie 10-20 lat albo coś takiego. I nawet od tego czasu, jak ja zacząłem mieszkać w Polsce, to zauważyłem dużą różnicę, że to było w roku 2015 i przez te ostatnie 7 lat to widzę, że jest dużo, 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 dużo więcej restauracji azjatyckich w Polsce. I nie tylko wietnamskie oczywiście. Ale muszę powiedzieć, że ja uważam, że nazwa bar orientalny jest... Tak, co to w ogóle jest? Jak ja słyszę bar orientalny, to sobie wyobrażam tą scenę Star Wars, że Luke Skywalker i Obi-Wan Kenobi tak weszli do tego baru i było tak tu, 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 tu,
ufolutki, to tam są jacyś Azjaci albo coś takiego, co to jest bar orientalny. Ale w Stanach bym powiedział, że najbardziej znana kuchnia azjatycka to jest chińska. I też jest takie coś jak amerykańskie chińskie jedzenie, że na pewno w Chinach nie robią takie jedzenie, jak kupisz tutaj w Stanach. O, ale muszę powiedzieć, że oczywiście w Polsce i w Stanach jest japońskie jedzenie i sushi, tylko że w Polsce i w Stanach sushi i japońskie jedzenie jest najdroższe, ale chińskie jedzenie w Stanach jest najtańsze i myślę, że w Polsce wietnamskie jedzenie też jest najtańsze. I bardzo rzadko znajdziesz chińską restaurację w Polsce. Nie mówię, że nie istnieją, ale bardzo często jak tam jestem, to oni mają nie tylko chińskie jedzenie, mają wietnamskie, tajskie i to jest taka mieszanka. To chyba tylko w Warszawie byłem w restauracjach, które były takie prawdziwe, autentyczne, chińskie. I to ma sens, bo to jest Warszawa, tam wszystko znajdziesz. Ale jak mieszkałem we Wrocławiu, to chyba nie było żadnej prawdziwej chińskiej restauracji. I tak samo jak w Polsce, w każdym dużym mieście, na każdej ulicy to znajdziesz jakąś wietnamską restaurację, albo przynajmniej restaurację, która jest prowadzoną przez Wietnamczyków, to w Stanach tak jest z Chińczykami. I przeważnie to są takie dziury, gdzie wchodzisz i są jakieś tak trzy stoły albo coś takiego i mają takie zdjęcia jedzenia, jest tak numer jeden, numer dwa i wybierasz. Nawet czasami mają taki lunch special, gdzie dostajesz smażony ryż, jakiś chrupiący kurczak, i egg roll. Egg roll to jest taka duża sajgonka. Ja nigdy nie widziałem egg rolls w Polsce. W Polsce bardziej są takie te spring rolls i spring rolls są sajgonki. Nawet sam fakt, że to się nazywa sajgonka, to pokazuje, jak dużo Wietnamczyków jest w Polsce. I muszę powiedzieć, bo chyba ludzie w Polsce o tym nie wiedzą, ale już nie ma takiego miasta jak Saigon. Że takie miasto nie istnieje. Okej, wytłumaczę, bo pewnie się zastanawiasz, o czym gadam. Wiesz, jak ludzie w Polsce mówią, ale Saigon. To jest przez to, że jak wojna w Wietnamie się kończyła w 75 roku, to Ameryka wyleciała z Wietnamu. I oczywiście to była walka między komunistami i kapitalistami, ale większość ludzi w Wietnamie chcieli komunizm. To jak Ameryka wyleciała z Wietnamu, to ta część Wietnamu, która była kapitalistyczna, ich stolica się nazywało Saigon. I jak komuniści wreszcie wzięli tą stolicę, jak wzięli Saigon, to zmienili tą nazwę. I teraz się nazywa Ho Chi Minh City. I jakbyś nie wiedział, Ho Chi Minh był takim przywódcą albo coś, że on rządził tą komunistyczną częścią Wietnamu. I dlatego Polacy mówią, ale Saigon, przez to, że jak ta wojna się kończyła, to w Saigonu był syf, tam była wojna i był chaos. To już nie możecie mówić, ale Saigon, musicie mówić, ale Ho Chi Minh City. Ugh. Ale Ho Chi Minh miasto, albo coś takiego. Albo może po prostu Polacy tak bardzo nie lubią komunistów, że oni tak, nie, my nigdy nie będziemy mówili Ho Chi Minh City, to zawsze dla nas będzie Saigon. Ale dodatkowo będziemy się z nich śmiać i mówić, ale Saigon. Good old Polish people, huh? I w Stanach, z tego co zauważyłem, to wietnamskie jedzenie stało się bardziej popularne tak z 10, może 15 lat temu. Bo wcześniej tylko ludzie znali na przykład chińskie i japońskie. I oczywiście tajskie się stało też bardziej popularne, ale chińskie jedzenie to chyba najdłużej jest w Stanach i bym nawet powiedział, że amerykańskie chińskie jedzenie jest amerykańskie jedzenie. To jak będziesz w Stanach, to musisz spróbować chińskie jedzenie ze Stanów, bo to nie jest to samo. To jest tak inny rodzaj jedzenia i bardzo często te dania były wymyślone w Stanach przez Chińczyków, żeby sprzedawać je dla Amerykanów. I oczywiście każdy wie, że Amerykanie są otyłe świnie. I to jest przez to, że ich jedzenie jest pyszne. Tak jak będziesz w Stanach i chcesz spróbować pyszne amerykańskie jedzenie, albo lubisz azjatyckie jedzenie, albo azjatyckie jedzenie, to musisz spróbować amerykańskie chińskie jedzenie, bo jest pyszne. I teraz mam dla was listę restauracji azjatyckich w Polsce i w Stanach. Zaczniemy z tymi restauracjami w Polsce i muszę powiedzieć, że jest naprawdę
dużo śmiesznych nazw polskich restauracji, które są azjatyckie. Na przykład orientuj się, to jest... Come on, orientuj się. I to jest śmieszne, że mi się wydaje, i może się mylę, że te restauracje, które są prowadzone przez Polaków, zawsze mają takie głupie, śmieszne nazwy, ale te, które są prowadzone przez Wietnamczyków, to mają takie bardzo proste nazwy, na przykład Viet Thai. To jest prosta nazwa i ty od razu wiesz, że to jest wietnamskie i tajskie jedzenie. Następna restauracja to jest Typhoon. Typhoon albo Typhoon i bym się założył, że ci właściciele są Polakami. Następna restauracja to jest po prostu Hanoi. I bym się założył, widzisz o co tutaj chodzi, że takie głupie nazwy prawdopodobnie Polacy wymyślili, ale jak jest Hanoi, to chyba wiadomo, kto jest właścicielem. I oczywiście te azjatyckie restauracje w Stanach i w Polsce, które są prowadzone przez Azjatów, to bardzo często są bardzo proste. Że po prostu wchodzisz, tam nic specjalnego nie ma. Są stoły, zdjęcia, jedzenia, zamawiasz i masz dobre, pyszne jedzenie. Ale te restauracje, które są tworzone przez Polaków albo przez Amerykanów, to wtedy mają jakieś tam fajne rzeczy w środku, jakieś dzieła azjatyckie i tak jest taki klimat, wiesz, że oni tak chcą, tak popatrz jakie to jest azjatyckie, mimo to, że ci właścicielowie są Polakami albo Amerykanami. Następna restauracja to kuchnia orientalna Kim Long. Kim Long prawdopodobnie przez to, że ten Kim, on ma taki long, well, never mind. Też mamy bar orientalny Ha Long Piastowska i tutaj też jest long. Też mamy Hanoi 2. O, to jest bardzo azjatyckie. Prawie każde miasto w Stanach ma China 1. I to nie jest sieć, po prostu widocznie Chińczycy uważają, że to jest dobra nazwa dla restauracji, po prostu China 1. I widać, że w Polsce Wietnamczycy mają ten sam pomysł, bo tutaj jest Hanoi 2. Czy to znaczy, że jakby coś się stało i na przykład, nie wiem, jakaś bomba nuklearna by wybuchła i wszyscy w Wietnamie by umarli, to, albo by uciekli, to by musieli mieszkać w tej restauracji, bo to jest Hanoi 2? Okej, może. I oczywiście mamy Walk In, huh? I moje ulubione to jest bar orientalny Com Viet. Com? To co, bo oni są komunistami? Bar orientalny Komunizm Wietnam, albo Komunistyczny Wietnam. Też mamy oczywiście Thai Viet. Chyba wcześniej mieliśmy Viet Thai. Tutaj mamy Thai Viet. Bardzo kreatywne, ale przynajmniej wiesz, co tam kupisz. I oczywiście Dragon Box. Ale co tutaj się dzieje z tym zdjęciem, że ta dziewczyna tak poprawia sobie włosy, tak co, że ona zaraz komuś zrobi loda i musi poprawić włosy? Tak, okej, okay, no, nie, zapomnij, że to powiedziałem, nie. Ale jest śmieszne, że po angielsku box może oznaczać vagina. To jest takie słowo slangowe dla waginy, box. To dragon box i to zdjęcie, no, to trochę ma sens, nie? Ja nie wiem. I też mamy super restaurację tutaj, bar orientalny Viet Nam. To jest tak samo, jakby była polska restauracja i by się nazywała restauracja Polska. Hej, czemu nie? O, i ten jest zajebisty. Się nazywa Pata Thai. Pata Thai, come on. O to mi właśnie chodziło, że jest mnóstwo takich głupich nazw restauracji w Polsce i tego brakuje w Stanach. Od razu wam powiem. Oh my god. I restauracja Darea? Darea. To dla mnie brzmi jak restauracja diarrhea. Diarrhea, jakbyś nie wiedział. Diarrhea to jest, nie wiem jak to powiedzieć ładnie, ale diarrhea to jest sraczka, że jak, no wiesz, jak musisz tak kupę robić, chyba nie muszę tego wytłumaczyć, ale restauracja Darea, diarrhea, okropna nazwa, come on. Oh my god, i tutaj... I widocznie to jest we Wrocławiu, to jest nad Odrą i to się nazywa Od razu. Od razu? Od razu. I tutaj mamy Smak na tak. Mówię ci, że niektóre nazwy są bardzo głupie, ale nie są złe. Są głupie, ale nie są złe.
Smak na tak. Okej. Bar, restauracja, Thai Viet. Nie tylko musisz wiedzieć, że to jest tajskie i wietnamskie, ale też, że to jest bar i restauracja. Bar, restauracja, Thai Viet. Jeszcze powinni napisać jedzenie, tak? Bar, restauracja, jedzenie, picie, Thai Viet, restauracja. Coś takiego. Też jest Asia Tasty, albo nie. Asia Tasty. Widocznie to jest burdel i wszystkie kobiety, które tam możesz kupić, wszystkie prostytutki mają na imię Asia i są bardzo smaczne. I tutaj mamy Thai Thai, że oni tak nie chcieli napisać Viet Thai albo Thai Viet. Musisz wiedzieć, że to jest tajskie, tak 100% Thai Thai. I ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Jest restauracja Hot Baby albo Hot Baby. Czy to też jest burdel? Restauracja Hot Baby. Czemu to istnieje? Albo oni tam sprzedają dzidziusie, że oni tam smażą te dzidziusie wokół albo coś takiego? Co to jest? I oczywiście jest Bangkok. A zamiast Bangkok też mamy pełną parą. Okej, bo oni tam mają takie pierożki, to okej, to ma sens, pełną parą. Sushi bar, ale kreatywne. Sushi bar. Przynajmniej wiesz, co tam jest. I to jest śmieszne. Asia Hung. Albo Asia Hung. Ale chyba Asia Hung. I czemu to jest śmieszne? Przez to, że hung po angielsku znaczy, że ktoś ma duży penis. Jakby jakaś dziewczyna powiedziała he is hung, to znaczy, że on ma dużego, you know. To widocznie Asia Hung. Może mają kompleksy, bo są Azjatami i jest taki stereotyp, że Azjaci mają małe penisy, ale oni mówią nie. To nie jest prawda, że mimo to, że jesteśmy Azjatami, mamy, no wiesz, we are hung i dlatego się nazywa Asia Hung, albo to jest Asia Hung i to jest przez to, że to jest Asia, że ona jest transgender, tak, że wcześniej ona była facetem, ale teraz jest kobietą, ale nadal ma penisa i ma na imię Asia i on, she is hung, że on ma takiego, wiesz, takiego pytona i dlatego to jest Asia Hung. Tak myślę, nie jestem pewny. Oh my god, are you serious? Bosko tutaj. Tutaj? Bosko tutaj, albo coś takiego, ja nie wiem. Jak oni sobie to wyobrażają? Też mamy bar Saigon, kuchnia chińska i wietnamska. Oh my god, i mają... Daj mi sushi. To jest takie głupie. Daj mi sushi. Tak sobie wyobrażam, że właściciele tych restauracji, ci Polacy, to oni tak, o, daj mi sushi. Zakładają te takie czapki i takie sztuczne, duże zęby, tak, o, daj mi sushi. I mamy co sushi. Ja nie jestem pewny, czy to ma być jakiś żart. Może coś tutaj nie rozumiem. Co sushi? Powinno być co, bo tak Polacy zawsze mówią tak co? To powinno być tak co, sushi? Też mamy restauracja Złoty Ryż. To jest dobra nazwa chyba. Oh my god. I oczywiście mają Walk and Talk Asian Restaurant. Oh man. I oczywiście mają Duża Micha. Tak, o, Duża Micha. Albo Duza? Duza Micha. Też mają Swing Asian Fusion Restaurant. I to jest... restauracja azjatycka dla swingers, dla swingerów, że pary, które tak wymieniają się partnerami, oni tam jedzą azjatyckie jedzenie. I o, Majki, mamy Witaj. O, witaj. Mówiłam wam, że te nazwy są takie głupie. Są takie głupie. I też mamy Viet Town. To jest tak jak Funky Town. Tylko Viet Town. I restauracja Chulo, kuchnia azjatycka, indyjska, Momo Lunch? What the hell is Momo? Ale Chulo po hiszpańsku znaczy Alfons. Albo też fajne, że Chulo może znaczyć Alfons, albo też zajebiste. To ma sens, bo widocznie te inne restauracje też są burdelami i w tej restauracji tam mieszkają te Alfonsy. Silk and Spicy. I oczywiście Chinatown. Ja chyba nie mam żadnych żartów tutaj. To jest dobra nazwa, Chinatown. I co tu? Ja nie wiem. I bar orientalny
A&S. Czemu nie S&M, ha? Bar orientalny S&M. I jak chcesz tam zjeść ich jedzenie, to musisz nosić taką maskę i ta maska nie ma miejsca na oczy i tylko ma taki rozporek tutaj. Tak. I właśnie tak musisz jeść to jedzenie, przez ten rozporek. To co, idziemy do baru orientalnego S&M? Też mamy Wai Tai Food and Wine i Tran Tran. To jest widocznie restauracja dla trans ludzi. Właśnie ta Asia, która jest hung, ona je Tran Tran. Oh, God. I też mamy Tie Me Up. To jest prawie jak ten bar orientalny S&M. To jest, oni są koło siebie. Czyli jest ten bar orientalny S&M i Tie Me Up dosłownie tak przy nim. Też mamy Gruba Ryba Sushi and Ramen Bar. I oczywiście Tasty. I też mamy jeden, który się nazywa Chińczyk. Ale śmieszne, że napisali, jakie to jest jedzenie Asian, że nie chińskie, że prawdopodobnie to jest wietnamskie jedzenie i się nazywa Chińczyk. Może się mylę, ale prawdopodobnie. I też mamy Wietnamka. Jak mamy Chińczyk, też mamy Wietnamka. I Hindus. Wietnamka, Chińczyk i Hindus. To jest... Czy mają polskie jedzenie, które się nazywa Polak? To co, idziemy do Polaka? Albo włoskie jedzenie, które się nazywa Włoch? Okej, to było wszystkie te polskie restauracje, które ja mogłem znaleźć. Oczywiście jest dużo, dużo więcej, ale nie było śmieszne. To nie chciałam je przeczytać. To teraz wam pokażę, jak amerykańskie restauracje azjatyckie się nazywają. Mamy China Palace. Bardzo proste, China Palace. Też mamy China Walkery. Walkery. To jest tak jak wokownia albo coś takiego, walkery. I oczywiście mamy China Buffet. Chyba każda restauracja, która jest chińska, zawsze ma słowo China w niej. Ale w Stanach jest bardzo dużo Chinese Buffets, to buffet. I to jest taki all-you-can-eat buffet, że płacisz tam 10, 15, 20 dolarów i możesz jeść ile chcesz. To jest bardzo typowe w Stanach. Mamy Big Bamboo Asian Fusion, Asia Cafe, albo może Asia Cafe, ha? I oczywiście China One. Mówię ci, że w każdym mieście jest China One. Też mamy China Walk, Rice House Restaurant, China Taste. To jest głupia nazwa. I tak widać, że ci Chińczycy tak nie mówią po angielsku, bo to ma sens po polsku nawet. Chiński smak, albo smak Chin, albo Chiny smak? Nie, bo China Taste dosłownie znaczy tak Chiny smak. To pewnie po chińsku to ma sens i oni tak musieli wymyśleć nazwę i oni tak, okej, okay, China Taste. I ktoś tak, but Lee... That doesn't make sense. No, we call China Taste. Okay, fine. Tak samo z China One. Oh my God. China Taste of Wang? Żebyś wiedział, Wang też znaczy penis. Wang jest tak jak fiut albo kutas. To China Taste of Wang? Coś tam dzieje w tej restauracji. Też mamy Tasty Wok. I tutaj musisz zjeść ten cały wok, że ten metal tak... Ale on jest tasty, to nie martw się. Też mamy Panda Express, ale to jest duża sieć, która jest wszędzie w Stanach. Asian Kitchen, bardzo proste. New Asian Cuisine. I żebyś wiedział, że kuchnia, jak mówimy o chińskiej kuchni, to się mówi Chinese Cuisine, nie Chinese Kitchen. A, i znalazłem jedną restaurację, gdzie mają śmieszną nazwę i to jest Sake to Me Asian Bistro. Sake to jest to wino, ale Sake to Me to brzmi tak jak Sock It To Me. I Sock It To Me znaczy tak daj mi to, tak dawaj to. To jest Sock It To Me. Green Dragon Asian Cuisine. Asian Hong Kong. Dobrze napisali Asian, bo bym myślał, że to jest co? To jest European Hong Kong. Geisha Asian Fusion. To widocznie tam są prostytutki, tak jak co się dzieje z tymi azjatyckimi restauracjami, że jest związane z penisami, albo z burdelem, Alfonsy, ja nie wiem co się dzieje. New Asia, albo New Asia, jeden z tych. A.A. Jing,
To jest Alcoholics Anonymous Jing. Musashi Asian Cuisine. Brother Asian Cuisine. Albo Brother Asian. Po angielsku się mówi brother, jak ktoś jest mnichem albo coś. To mówimy, o, Brother John. To był jakiś mnich, który jest Azjatem i oni nie wiedzą, jak on ma na imię. To oni tak, I don't know, that's Brother Asian. He has good cuisine. Mr. King Asian Fusion. New Great Wall. Walks. Yummy. I żebyś wiedział, yummy znaczy pyszne, yummy. Jeszcze jeden China One w innym mieście. Dynasty Chinese Restaurant Brooklyn. Yummy Chinese food, że tamten jeden był yummy, ten jest yummy Chinese food. Ooh, też mamy new yummy Chinese restaurant. Co się dzieje z tym yumminess? Shanghai 21. Czy, widzisz, o to mi chodzi, że oni po prostu używają jakieś miasto albo kraj i dodają numer. Shanghai 21. New World Chinese Restaurant. I to akurat ma sens, bo New World znaczy Ameryka, right? To jest New World. I to ma sens, że prawdopodobnie to jest takie amerykańskie, chińskie jedzenie. Tak, tak przynajmniej ja to rozumiem. Great China. Jakby to było po polsku, tak fajne Chiny. Number one Chinese restaurant. Widzisz, to jest wszystko związane z numer jeden. Number one. They're the best. Good luck. Number one Chinese kitchen. Czy tamten był number one Chinese restaurant, ale ten jest number one Chinese kitchen. I widać, że jakiś Chińczyk, który nie mówił po angielsku, to wymyślił, że to jest number one Chinese kitchen. Zamiast cuisine, Chinese kitchen. Taste of North China. Przynajmniej wiesz, znaczy to ma sens, to jest dobry pomysł. North China, East China, to jest duży kraj. Xing Sheng. Jackie Chan's, oh, Jackie Chan's Chinese Restaurant. To jest fajne, ja bym tam poszedł. Ciekawe, czy naprawdę to jest jego, czy oni to tak nazwali. I po prostu Jackie Chan jeszcze ich nie wziął do sądu. Eastern Chinese Restaurant. Też, to ma sens. Wing Hing Seafood Restaurant. Best China House Chinese Restaurant. We get it, it's Chinese. And it's the best. Spicy Village. AA, to jest Alcoholics Anonymous. Imperial Chinese Food Kitchen. China Lane Restaurant. Hing's Chinese Restaurant. Widzisz, to jest wszystko po prostu Chinese albo China. China Express. China Ocean Chinese Restaurant. Like, we get it. It's Chinese. Amazing Asian Bistro. Chopsticks Asian Cuisine. Dragon Village Asian Cafe. Czemu to jest cafe? Co oni tam mają? Kawę? Tataki Asian Bistro. Asahi Chinese and Japanese Restaurant. Rice Up Asian Chicken. Yeah, kitchen, sorry. Czemu Rice Up? Tak, yo, Rice Up, dog. Ja nie wiem, co znaczy. Malakor Thai Express. Panya Thai Restaurant. Widzisz, nie ma czegoś takiego jak Tie Me Up, albo coś takiego, albo Tie My Shoe. Huh? A1 Thai Restaurant. Że tutaj nie tylko musiał być one, ale też A1 Thai Restaurant. I to wszystko. To było, mam nadzieję, że to nie było za długie. To daj znać, jakie inne śmieszne restauracje ty znasz w Polsce, które są azjatyckie, które jedzenie ty lubisz jeść? Czy lubisz wietnamskie, chińskie, japońskie, tajskie i tak dalej? Napisz w komentarzach i na razie. Cześć!